Będzie krótka piłka, wchodzę, rozpierdalam go, zaprezentuję tam trochę w końcu jakby swoich umiejętności i to wszystko. Kasiu, już w końcu się doczekałeś, chciałeś rywala z UFC i masz rywala z UFC. No mam, ale no szkoda, że McGregor przegrał, bo wiem, że tam były zaawansowane rozmowy z menadżerem McGregora, ale po przegranej sam zadzwoniłem, powiedziałem, że niech się odbuduje, wtedy może ta walka będzie miała sens, nie? Norman ma jednak dość duże doświadczenie, no do UFC nie trafia byle kto. Nie uważasz, że to jednak może być półka za wysoko? Znaczy, no ja wiem, że ja jestem półką za wysoko dla niego, no ale jak już chciał z królem zawalczyć, to zostanie w pizdę i będą widzieli, jak król, kurwa, niszczy w ringu, kurwa, gości z UFC. Czyli pas króla i sztabka zostają u ciebie? Dokładnie tak, no to będzie krótka piłka, wchodzę, rozpierdalam go, zaprezentuję tam trochę w końcu jakby swoich umiejętności i to wszystko. Jak myślisz, dlaczego nie chciał się zgodzić na kategorię Open? No bo obsrał zbroję. Tutaj mówi o limitach, że jest profesjonalistą, jak wiemy, nigdy wagi nie zrobił, zawsze miał, a mi tutaj dokucza z wagą. To jest hipokryzja. Dwa, wyzywa Popka, gdzie jest dużym chłopem, dużo większym ode mnie, a tu nie chce Open kategorii, nie? Właśnie miałem odnieść się do tego Popka i szykowania się na niego. Myślisz, że ta walka dojdzie do skutku? No nie, bo dostanie ode mnie wpierdol i po prostu no, jego kariera w fame ma się zakończyć. Powiedz mi, jak przebiegła rehabilitacja, jak twoja noga i ręka? Rehabilitacja coraz lepiej, trochę tam... No, jestem po obozie ciężkim w Warsaw Shore. Tam troszeczkę rękę nadwyrężyłem, ale już jest okej. Normalnie nią mogę machać, więc jest okej z nogą. Nogę dobrze zawsze rozgrzewam przed treningiem. No, dopiero jestem na początku treningów, bo tak to wcześniej trwała cały czas rehabilitacja, a teraz w końcu dopiero zaczynam się ruszać, nie? Czyli na walkę będziesz w 100% przygotowany? Tak, no będę, bo jak... No ja mówię, on sobie tym bardziej wyrok śmierci na siebie wydał tym limitem wagowym, bo ja naprawdę, jak ja zrobię taki limit wagowy, to ja będę miał formę taką, że kurwa, no on tam w ogóle nie będzie istniał w tym ringu. Czyli obstawiasz, że walka skończy się w pierwszej rundzie? Nie. Ja zresztą nawet jakbym miał szansę go znokautować, to ja lubię ludziom dawać show, więc w końcu mam swoją walkę bokserską. Zapracowałem na to, stoczyłem dwie walki w MMA, jedną w kickboxingu, drugą w małych rękawicach, chociaż no, to nie można nazwać tej ostatniej walką, bo tam chłop się obsrał totalnie. No i co, w końcu swoją postawą zrobiłem tak, że walczymy teraz o pas króla w boksie i tutaj wam zaprezentuję dużo więcej emocji i wrażeń, a zawsze je dostarczałem, więc teraz to w ogóle będzie no... Będzie trochę więcej Kasiusza. Na pewno inną twarz wam pokażę. Powiedziałeś na konferencji, że ostatnio był lekki melanż, więc zapytam, jak przygotowania? Bo przed twoją ostatnią walką bywało różnie. Sam mówiłeś, że na kilka tygodni przed walką z Marcinem Najmanem jeszcze tak dobrze nie trenowałeś i nie pojawiałeś się na treningu. Nie no, na Najmana to zacząłem w listopadzie, a walka była ile? 22. No tam 3 tygodnie trenowałem na niego. No ale widzieliście, no ja to byłem przygotowany i tak na kaosa, żeby mu zajebać, a jak zacząłem już lewym go dochodzić do jego szczęki, no to się obsrał i poszedł po dyskwalifikację, no bo się bał po prostu. Czyli tym razem już przygotowujesz się na 100% do walki? No jeszcze nie zacząłem jakby, no teraz bardziej będę się skupiał na robieniu wagi, nie, niż na treningach. Ja więcej już niż kiedyś nie pokażę, ale wiem, że to, co się kiedyś nauczyłem w klubie Sako Gdańsk pod okiem Marka Chrobaka, to wystarczy, nie? Teraz tak jakby to tylko tak podtrzymać, zrobić tą wagę, wychodzę i go rozpierdalam. Muszę jeszcze zapytać o to, co wydarzyło się wcześniej na konferencji, tam zawrzało pomiędzy tobą a Krychą, co się tam wydarzyło, co się stało? No, widzicie, mówi, że ten obstrał zbroję, jak zapytałem, chciałem wystawić innego zawodnika z teamu króla, to obstrał zbroję, bo Sasza po prostu, jak ja byłem na obozie w Warsaw Shore, niepotrzebnie sparing zrobił z zawodowcem, powiedział mu, że dopiero jest początkującym, prawdopodobnie ten zawodowiec chyba nie przypada za fame, ma jakąś zazdrość, ma, no i go po prostu no, mocno obił. Uważam, że trochę takie słabe, ale no nie wiem, jaką miał motywację ten chłopak do tego. Szkoda, bo Sasza by go zniszczył, no ale ma zerwany mięsień przyżebrowy,
więc bez sensu jakby nie mógł pokazać 100%. Wydaje mi się, że nawet z tą kontuzją by rozjebał tego zjeba. Wydaje mi się też, że Mortacio go po prostu pokona i mam nadzieję, że to będzie koniec jego przygody w Fame MMA. Czyli zakładasz, że nie będziesz powtórki i nie zobaczymy już walki Krychy z Saszą w następnych galach? No możliwe, znaczy Sasza jest chętny na tą walkę, zwłaszcza, że ja uważam, wiesz, można robić show, można tam się wyzywać, ale to, że Krycha zaczął wyzywać Saszę dziewczynę, to już jest takie kurestwo, naprawdę. I pokazał, tak jak całe życie mówiłem o nim, że jest zwykłą kurwą, zjebem, to się okazało, no bo wiesz, co Sasza dziewczyny ma do ich konfliktu, nie? A to jest zwykła pała i zaczął wyzywać, więc Sasza jest bardzo zmotywowany, no i będzie miała sens, no bo Mortacio jednak jest bardziej doświadczony od Saszy, nie? Więc jak tu Mortacio mu wpierdoli, no to może będzie myślał jeszcze ten seed, kurwa, że z Saszą może wygrać, bo Sasza w ogóle no, jest debiutantem. On był dopiero co, nie wiem, 3 tygodnie na treningach i to takich delikatnych, no i tą kontuzję złapał, więc... Muszę jeszcze wrócić do twojej walki, a w zasadzie tym, co po niej? Już obstawiasz tylko wysoką półkę Khabib albo Conor McGregor? Czy widzisz dla siebie jeszcze rywala, kogoś tutaj nie, z podwórka? No, z podwórka będą, no tam jest cała lista zapisana, włodarze mają i oni będą ustalać, z kim zawalczę. Prawdopodobnie jak go zleję, to kolejnego gościa z UFC weźmiemy po to, żeby się właśnie przygotowywać pod Khabiba czy McGregora.